Idziemy teraz do Wrocławia, do miejsca, w którym się tak naprawdę wszystko zaczęło, ponieważ główny bohater pochodzi stamtąd. Wiele osób w ogóle z polskiej finansjery to jest Wrocław, to jest taka kolebka świata wielkich pieniędzy i wielkich afer. Panie Konradzie, może coś pan powie? A generalnie trochę poopowiadamy o tym, co się działo przez ten cały czas, jak powstawał film, wykorzystałem tą drogę, troszkę refleksji o tym, dlaczego tak trudno jest zrobić film o aferze finansowej w Polsce. Proszę teraz opuścić sąd, a wszelkie nagrania teraz poruszone są nielegalne. Przyjechaliśmy do Wrocławia pokazać wam pomnik. Pomnik bankiera, który zawsze chciał mieć wszystko największe i najdłuższe. Postanowił mieć najwyższy budynek we Wrocławiu. Przypomina mi się w związku z tym budynkiem taka historia z Ziemi Obiecanej. Ja nie mam nic, wy nie macie nic. I jak zbudować taki wieżowiec? A Leszka Czarneckiego pan tutaj nie widział. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie wie pan, kto to jest Leszek Czarnecki? Nie oglądam telewizji, naprawdę. On zbudował ten budynek. Aha, to widzi pan. Znajomi tego bankiera mówią, że to leczenie kompleksów. On zresztą takie miał dość kolokwialne sformułowania, powiedzmy wprost, chwilami wulgarne, seksistowskie. Niektórzy chcą mieć długiego, najdłuższego, a jak nie mogą, to przynajmniej mają najwyższy budynek we Wrocławiu. A to jak pan chce mnie wyprosić? A normalnie. Jak będzie potrzeba, to i środku przymusu bezpośredniego użyję wobec pana. Pan nie ma prawa, policja ma od tego. Panu się tak wydaje, że nie ma prawa. Przyznam, że zaczynam być zmęczony tymi sytuacjami, przepychankami z ochroną. Z nasyłaniem ochrony, albo straszenie na przykład grupą interwencyjną. Gdy chcesz się spotkać z firmą, która się powinna wytłumaczyć albo przedstawić swoją wersję tej historii. Atrakcyjnie może to w obrazku wygląda, ale to jest naprawdę męczące, ta szarpanina. Zresztą wczoraj odbyła się w Senacie komisja, gdzie zapytano o moje wejście ekipy filmowej do giełdy papierów wartościowych i ze zdumieniem usłyszałem tłumaczenia pana prezesa giełdy. To powiem tak, panie prezesie. Na szczęście maile nie płoną. Korespondencja oficjalna nie płonie. I mówienie to, co pan mówił tam, jest zwykłym kłamstwem. Ja potrzebuję kogoś, kto stanie do kamery i będzie miał odwagę powiedzieć społeczeństwu, opinii publicznej, mamy was gdzieś obligatoriusze. Nie miał pan odwagi stanąć przed kamerą, uciekał pan przed kamerą, został pan uprzedzony o tym, że będę z kamerą. Giełda papierów wartościowych, pan prezes giełdy wartościowych wysyła nam ochroniarza. Wczoraj widziałem szefa GPW, który nie miał problemu odpowiedzieć do kamery TVP. To, że według pana giełdę papierów wartościowych reprezentuje pan ze złotym łańcuchem na szyi, który później nerwowo chowa. Na dole jestem, jest jakiś pan ze złotym łańcuchem. Nieważne z jaki. To świadczy o panu. Złoty łańcuch to mi się kojarzy, wie pani z czym? Widzowie zobaczą, jak wygląda prawda, jak wygląda prawda tamtego zdarzenia. Powiem wprost, pan prezes liczył na to, że poprzez pewnego decydenta zadzwoni do prezesa TVP i spowoduje to, że ja odstąpię od pytań z kamerą. Tak, panie prezesie, na to pan liczył. W ogóle sytuacja pod koniec filmu wygląda tak, że uaktywniają się trolle, że zaczynają się akcje na socjalach, o których mi opowiadali poszkodowani.
Poszkodowani mówili, że jak na początku zaczęli walczyć, to wtedy zaczął się czarny PR w internecie, ale także zaczęli robić to dziennikarze. Tak, dziennikarze. Dlaczego obawia się pan pokazać swoją twarz? Wokół getbacku gromadzą się różne ciemne siły i wielu ludzi, którzy zajmowali się getbackiem, mieli później problemy. Zaczęto nasyłać na nich dziennikarzy. To dziennikarze wystraszyli głównych przywódców poszkodowanych swoimi artykułami, pytaniami. Teraz też ruszyli do boju. Słyszę o dziennikarzu znanego dziennika prasowego z stacji telewizyjnej radiowej. Czy naprawdę media, my jesteśmy od tego, żeby wysługiwać się banksterom? Czy naprawdę uważacie, że to jest w porządku, że będziecie zastraszać poszkodowanych albo przy ich okazji lansować swoje wersje, które mają nijak się do tej historii? Teza jest taka... Ja nic nie muszę. Nie, akurat ja myślę, że pani musi. To nie jest tak, że można w tym kraju oszukać ludzi. Przyjdźcie do tych firm co ja, do tych ludzi, którzy stali za tymi transakcjami i popytajcie ich o to. Ale nie pana, który w willi pod Monako opowiada co chce, mówi co chce i nie ma żadnej kontry. Rozumiem, że ja mam oberwać za pewną osobą, pewnymi osobami stoi duża stacja telewizyjna, duży dziennik prasowy. Tylko prośba, zostawcie tych poszkodowanych w spokoju. Ich naprawdę już została garstka. Skutecznie udało się ich zamęczyć. Kiedyś przed HNF-em były ich tłumy. Dzisiaj na komisję przychodzą 2-3 osoby. Myślę, że nie od tego są media. Nie od tego, żeby zastraszać dziennikarzy i poszkodowanych. Róbcie po prostu, opowiedzcie swoją wersję tej historii, zróbcie to. A nie szukacie, w jaki sposób zakneblować kogoś. To dlaczego pan nie chce tego powiedzieć? Panie Szefku, ja chcę pożyć jeszcze, rozumie pan? Otrzymuję pytania, czy jestem poddawany naciskom. Niektórzy już o nich wiedzą. Tak jestem. Czy mam wywiesić białą flagę? Po filmie i książce, bo tak, będzie jeszcze książka, okaże się, jaką cenę trzeba zapłacić w Polsce o opowiedzeniu o jednej z największych afer finansowych w Polsce.